Ostatni mecz kontrolny rozegrali w sobotę piłkarze Enei Energii Kozienice. Na tydzień przed inauguracją rundy wiosennej zespół Mariusza Sztobryna zmierzył się na stadionie przysportowej z Granitem Bychawa, piątą drużyną lubelskiej czwartej ligi. Ostatni sprawdzian nie wypadł zbyt dobrze, przynajmniej patrząc na końcowy wynik. Wprawdzie gospodarze szybko objęli prowadzenie, a dziesiątą bramkę w okresie przygotowawczym zdobył Roman Skowroński. To później defensywa Energii popełniła kilka rażących błędów, co rywale wykorzystali aż trzykrotnie. Na początku drugiej połowy Granit podwyższył na 4-1. Bramka zdobyta przez Dominika Struka była ozdobą spotkania. Od tego momentu kozieńczanie niemal cały czas prowadzili grę i mieli kilka okazji, by zmniejszyć rozmiary porażki, a nawet doprowadzić do wyrównania. Uderzeń z dystansu próbował Książek. Piłka po strzale Wasilewskiego trafiła w słupek, a Strzelczyk uderzył zbyt lekko, by zaskoczyć bramkarza. Dopiero 5 minut przed końcem do siatki trafił Książek, ustalając wynik meczu na 2-4. Tak to spotkanie ocenił trener Energii. To jest sparing tydzień przed ligą, natomiast wynik jest mało istotny. Bardziej trzeba spojrzeć na jakieś tam to, co się działo na boisku, na grę. W pewnych faz jestem zadowolony, szczególnie z liczba stworzonych sytuacji. Momentami dużo niedokładności, ale też na karb tego trzeba zrzucić, że po raz pierwszy jesteśmy na boisku tak naprawdę naturalnym, a to jest zupełnie inna bajka niż boisko sztuczne, więc tutaj sporo niedokładności. Natomiast gdzieś do przodu tych sytuacji dosyć dużo, natomiast bardzo słabo, szczególnie 25 minut pierwsze defensywa, no bo tyle co przeciwnik miał miejsca w naszym polu karnym, to jest niesłychane i tutaj zdecydowanie do poprawy. Natomiast jakby z każdą minutą, wydaje mi się, na tym boisku czuliśmy się lepiej, pewniej i gdzieś tam stawiliśmy czoła, wydaje mi się, bardzo mocnej drużynie, bo to jest bardzo mocna drużyna, oni sami tam o tym mówią, aspiracje trzecioligowe i tak dalej, więc generalnie ja jestem ze sparingu zadowolony, poza no, naszą bardzo słabą dyspozycją w pierwszych 25 minutach w defensywie, no to trzeba sobie jasno powiedzieć. W okresie przygotowawczym Energia rozegrała 7 sparingów. Ich bilans to 4 wygrane, remis i 2 porażki. W starciach z zespołami czwartej ligi, Ligi Okręgowej i Klasy A nasz zespół imponował skutecznością, zdobywając 24 bramki. Gorzej wyglądała defensywa. Obrona wydaje się formacją, nad którą trzeba najbardziej popracować. Energia w każdym spotkaniu kontrolnym traciła przynajmniej jednego gola, a w sumie 13. Mamy kłopot na z tyłu, bo tutaj Michał Lament wypadł, nie ma go, zaczął trenować dopiero, więc to stoper, nasz czołowy obrońca. W ostatnich dniach wypadł nam Adam Ośka, też już młodzieżowiec i też na pozycji stopera, więc generalnie próbujemy coś przesuwać, próbujemy sobie gdzieś tam z tego tyłu to wszystko poukładać. No tutaj trzeba trochę czasu, żeby to wszystko się zgrało, natomiast to też nie patrzyłbym tak do końca na te wyniki tych sparingów, bo one tak nie do końca odzwierciedlają, mówię, różne ustawienia, różni zawodnicy na różnych pozycjach, więc tutaj spokojnie poczekamy na ligę. Nam ten zimny prysznic się przyda, chociaż tak jeszcze raz powtórzę, jakbym nie patrzył na wynik, tylko spojrzał na te typowo na grę, to można byłoby dużo ciekawych wniosków wysnuć. Natomiast gdzieś wynik raz to zamazuje, no i nasza dyspozycja w tym polu karnym to mówię też zdecydowanie do poprawy. Energia mecz z Granitem rozpoczęła niemal taką samą jedenastką, co większość spotkań rundy jesiennej. Od pierwszych minut zagrali Majos, Wasilewski, Grot, Wójcik, Kołodziejczyk, Kalinka, Czerwiński, Książek i Skowroński oraz Starzyk i Piasek, którzy do zespołu dołączyli w okresie przygotowawczym. Czy tak samo będzie wyglądał wyjściowy skład w meczu z Powiślanką Lipsko? Gdzieś ta rywalizacja toczy się jeszcze na trzech pozycjach, tak już przed meczem chłopakom powiedziałem, że ci, którzy tam zagrają w drugiej połowie, też jak najbardziej mają szansę. Myślę, że na mecz ligowy troszeczkę będzie się ta jednostka różniła. Niektórzy dzisiaj wykorzystali lepiej to ten mecz sparingowy, niektórzy niestety gdzieś tam stracili. Musimy doszlusować, tak jak powiedziałem, zimny prysznic nam się na pewno przyda i zobaczymy za tydzień zupełnie inny zespół. Grający do przodu, ale przede wszystkim skuteczniejszy, tak. Kadra Energii jest już zamknięta. Nie ubył żaden z piłkarzy, którzy grali w rundzie jesiennej. W okresie przygotowawczym do zespołu dołączyło 4 zawodników. Artur Boruciński z Gryfimirów oraz Kamil Piasek, Patryk Starzyk i Hubert Strzelczyk, którzy w przeszłości występowali już w naszym klubie. To są już nasi zawodnicy. Chcieliśmy trochę rozszerzyć, wiadomo, że sytuacja i kondycja klubu finansowa jest taka, jaka jest, tak naprawdę nie mamy nadal żadnych środków, więc trzeba się zastanowić w ogóle, czy ten zespół wystartuje do ligi okręgowej, bo na tą chwilę to nie wiem, czy tak będzie. Natomiast w miarę naszych możliwości rozszerzyliśmy zespół i na pewno wygląda troszeczkę lepiej. Liczymy, że czarny scenariusz jednak się nie sprawdzi i Energia zgodnie z planem przystąpi do rozgrywek kampeon Ligi Okręgowej. Przypomnijmy, że na półmetku sezonu drużyna zajmuje 6. miejsce i do lidera Drogowca Jedlińsk traci 10 punktów. Pierwszym rywalem Energii będzie Powiślanka Lipsko,
która ma punkt więcej i plasuje się na 5. pozycji. Na trybuny stadionu przy Sportowej 3 zapraszamy w sobotę 14 marca. Początek meczu o godzinie 11:00. Wstęp wolny.